Dobry wieczór wszystkim. Trochę u mnie tak ciemno, ale łączy się z sypialni, z łóżka i właśnie się relaksuję po całym dniu i chcę Ci pokazać dwa produkty, które akurat mam tutaj przy sobie. I mam tak, maskę. Ta maseczka jest maseczką, którą nakładam zazwyczaj, właśnie jak jestem zmęczona, nie chce mi się za dużo robić koło buzi i to jest maska taka żelowa i nakładamy ją na całą buzię. Sporo jej nakładamy, bym powiedziała. Czekajcie, spróbuję Wam pokazać. Może mi się uda. I ona jest taka przeźroczysta. I tak, jak ją nakładamy, to ona później, tak jakby ja czuję, jakby ona penetrowała w skórę, w głąb, co jest dobre. Dość sporo jej nakładamy. Ja, to jest moja u mnie druga warstwa już. Także nakładam. I w tej maseczce idę spać. Można sobie na szyję nałożyć, na dekolt. Wiadomo, najlepiej nie od razu w poduchę się wtulić, tylko chwilę poczekać, niech ona przynajmniej wejdzie w skórę jak najdłużej. Jeszcze sobie dam na szyję. I to jest taki, powiem Wam, że quick fix, bym powiedziała. Czyli taki łatwy sposób i szybki sposób na to, żeby zadbać o tą skórę, jeżeli jesteś na przykład zmęczona i Ci się nie chce dzisiaj. Ale chcę Wam też pokazać maseczkę. I to jest mój ostatni listek maseczki. Mamy też taką maseczkę, nie ma jej teraz w użyciu. Czekamy cały czas na nią, jak wróci. To jest maska biocelulozowa, którą również nakładam i tak czekam na odpowiedni moment, żeby sobie nałożyć ostatnią tą maseczkę. Ale póki nie ma tej biocelulozowej, to bardzo polecam Wam tą maskę, gotowa maska na noc, która naprawdę świetnie się sprawdza. Ja teraz czuję, jak penetruje ta maseczka w moją skórę. Także fajna sprawa. I bardzo Wam polecam. I tak, u mnie już 9:44, zazwyczaj nie łączę się tak wieczorem, ale dzisiaj dałam wyzwanie mojemu zespołowi Global Team, aby właśnie zrobić Facebook Live. I tak mi dzień zleciał szybko, że zapomniałam całkiem o tym. I co? Ale nie ma. Nie ma, że coś wymagam, coś proponuję, a tego nie robię. Więc jestem dzisiaj tutaj, pokazuję Wam fajną maskę, którą warto sobie aplikować. Nawet i codziennie można na wieczór, albo przynajmniej kilka razy w tygodniu. Także pozdrawiam Was serdecznie, zadanie wykonane, a ja jeszcze tutaj sobie robię pewne rzeczy. Pa, pa!